Dzień dobry. Dzisiaj będziemy oglądać jeszcze dwa mieszkania, nam przygotowali. A jesteśmy teraz w miejscu, w części Siem Reap, w którym jeszcze nie byliśmy w sumie. To już byliśmy, tak. No proszę, jedna ulica i już jesteś poza tym tam, gdzie byłeś, to? Jesteśmy dzisiaj na mieszkaniu numer 1 w okolicy. To jest kolej, to jest już chyba piąta, tak? Czwarta albo piąta. No tak, ale dzisiaj pierwsza. O, drzwi na dotyk. Upstate. Ładne. Chyba to byśmy wzięli. Ładne meble. Tu trochę, bo tu trzeba wywietrzyć. Nie, macie? To jest ok. Nice. I teraz 350? The asking is 4. Ah, 400. Ok, to będzie negotiation. Teraz ten pierwszy dom, co oglądaliśmy, to chciała babka $400. A my próbujemy zbić na 350, ale kręciła nosem. Nie była to taka idealna też lokalizacja, ale za 350 bym wziął. A tu też jeszcze nie byłem nigdy. Idziemy teraz na drugą chatę, ostatnią. Żółty dom, podwórze, jakieś tam miejsca parkingowe. Jakieś owoce. To ta, czy nie ta? Mm-hmm.
Wyjście. Halo. Klimatyzacja, wiatraczek. Prysznic, łazienek. Internet free? Nie. Yeah. Okej. Okay. I internet macie jest darmowy tutaj. O, i to how much to było? 313. Jedziemy jeszcze na ostatni dom i to dzisiaj już będzie koniec. Tamten jest dosyć daleko od miasta, ale zobaczymy. Co mi szkodzi zobaczyć. A nóż widelec, jak to się mówi. No i cena jest czysta, dobra, nie? Się okaże, jak jest dom. No, się okaże, jak jest dom, ale to nas wyjdziemy, zobaczmy. Ostatni domek. Z basenem dostępny. Ile cechu mam na twarzy? No, jak się jedzie, to są to. Halo. You can venture inside. Yeah, yeah. They repair the aircon. Coś tam robili. Co to jest?
A, tak. Co? Średnio, no ale też za tą cenę. Ale wszystko po remoncie masz, nie? To też jest ważne. Madzia. Wszystko po remoncie. Wiadomo, robili to trochę samo. Co? Nie ma szafy. Jak nie ma szafy? Są półki. A no. Tu jest jakaś niby szafa otwarta i półki. No wiem, tak to wie, tak jak tutaj. Co? No, otwarta. Musi kurzyć rzeczy, nie? Wszystko tak na wierzchu, nie? No, to nie wiemy, gdzie skład tych wszystkich naszych rzeczy. Dobra, to chodź na to. Tylko jakaś światło i się nie zwa. Co? No dobra. No tu jesteś. Jeszcze jakieś rzeczy też to są. O, leży. O, no. A nie ma co oglądać. Okay. To jakieś schody świecące. Okay. Syn. No to tak, kochani, te mieszkanie co oglądaliśmy, to było dla nas za małe, nie było tam szaf, fakt, że cena niska, basen, dojście do basenu, ale masakra. Teraz weźliśmy na rynek, żeby kupić sobie jakieś pomidorka, coś tam do domu i na tyle. Tamten dom powiedziałem, jak się zgodzi, za 350 to weźmiemy, jak nie, to nie. No, dziękuję za oglądanie. Na razie wyłączam. No to ja, kochani, już przyszedłem do domu. Także na koniec jeszcze tylko bardzo chciałem wam podziękować za to, że tak fajnie oglądaliście mój ostatni filmek. Ponad 5000 wyświetleń, to jest mój rekord w tak krótkim czasie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję wam bardzo, że mnie oglądacie, subskrybujecie, lajkujecie. Jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję wam za to i przy okazji
Możecie jeszcze też, mam prośbę, żebyście trochę Filipa wsparli, zasubskrybowali, bo już mnie też niewiele brakuje, żeby zarabiał pieniążki jakieś tam. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że ten filmek też Wam się podoba. Spodoba. Także dziękuję, idzie coraz lepiej, będzie coraz lepiej. I tego też Wam życzę, żeby Wam też było coraz lepiej. Do usłyszenia. A dzisiaj na obiad Magda słucha piękne zrazy wołowe. Piękne mięsko, ładne. No, nam tutaj zraziki się smażą, mięso. Elegancko, ziemniaczki i tu mamy o polską ćwikła. Że będzie pyszny obiadek. I te zraziki są z papryczką, z ogórkiem, z kiełbaską, trochę kiełbaski i boczek, troszkę boczku. Cebulka. A, i cebulka. No, także będą potem pyszne. Będzie gotowany sosik. I do tego będzie gotowany sosik. Sos. Także dziękuję.